Bruksizm. Czy to jest poważne schorzenie, pani doktor Katarzyna Chojnacka-Pniewska? Bruksizm jest to tak zwana parafunkcja, czyli polega na nadmiernym zaciskaniu szczęk, co powoduje wiele skutków negatywnych. I zaciskając mocno szczęki, prowadzimy do różnych przeciążeń zgryzowych, tak? Ale zaciskamy te szczęki nieświadomie, prawda? Nieświadomie. Bruksizm występuje w dzień i w nocy. Najczęściej zgrzytamy zębami w nocy i jesteśmy tego, tak jak pani powiedziała, zupełnie nieświadomi. Wychodzą z nas wszystkie napięcia, które mieliśmy w ciągu dnia. Dlatego mówi się, że bruksizm jest chorobą społeczną, ponieważ żyjemy ciągle w coraz większym pędzie, w coraz większym napięciu, stresie. Jest to choroba, która ma podłoże właśnie psychologiczne. Oczywiście jakieś wady zgryzu też mogą predysponować do tego zaciskania zębów. No, pasożyty u dzieci również, ale przede wszystkim jest to odzwierciedleniem stanu naszego napięcia w ciągu dnia. Czyli im bardziej się denerwujemy, im więcej negatywnych przeżyć, tym bardziej zaciskamy zęby? Tak, tak. Im bardziej jako dorośli mamy odpowiedzialne stanowisko, również to ma przełożenie. Dlatego leczenie bruksizmu prowadzimy my, stomatolodzy, w konsultacji właśnie z psychologami. Często takie ćwiczenia relaksacyjne przed snem mogą pomóc w rozluźnieniu mięśni, gdyż nadmierne zaciskanie prowadzi do ścierania zębów, a także do zmian w stawie skroniowo-żuchwowym, bo zęby no, można powiedzmy nadbudować, chociaż nie jest to takie proste, jeżeli wszystkie zęby są starte. Natomiast staw skroniowo-żuchwowy jest to jedyny staw u człowieka, którego właściwie nie jesteśmy w stanie unieruchomić. Dlatego leczenie stawu skroniowo-żuchwowego jest bardzo trudne, a niestety bruksizm prowadzi do zmian w stawach. Poza tym takie wzmożone napięcie prowadzi do bólu głowy. I wstajemy rano, czujemy się... To jest napięcie całej twarzy, tak, całej głowy. Tak, wręcz fizjoterapeuci uważają, że nie tylko napięcie mięśni żwaczy jest spowodowane bruksizmem, ale napięcie całego organizmu, mięśnie obręczy barkowej, kręgosłup. Wręcz uważają, że może prowadzić do zaburzeń równowagi, także to nie jest taka błaha przypadłość, powinniśmy to starać zwalczyć się i leczyć przy pomocy właśnie stomatologa, psychologa. Widziałam, że takie dla ludzi chorujących na bruksizm takie wkładki są przez dentystów zalecane. Tak, no bo na czym, jak można się z tego bruksizmu wyleczyć? No musimy troszeczkę tak może wprowadzić nie taki stresujący tryb życia. Musimy być świadomi tego, że to nasze zaciskanie zębów jakieś ma podłoże psychologiczne. No są nawet leki farmakologiczne, które działają tak rozluźniająco na mięśnie, ale no nie są takie obojętne. Co my dentyści możemy zrobić? No mamy różnego rodzaju właśnie szyny relaksacyjne. To są takie nakładki na zęby, które nie dopuszczają do tego, żeby te szczęki były w nocy zaciśnięte. Powstaje szpara w jamie ustnej i właśnie ta szyna zapobiega zgrzytaniu, zaciskaniu. Jest to niemożliwe, mając taką szynę. Są to szyny w zależności od stopnia nasilenia tego naszego zaciskania. Szyny średnio twarde, szyny twarde. Możemy w skrajnych przypadkach stosować nawet takie blokowe aparaty ortodontyczne. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy porazić troszeczkę te mięśnie botoksem. To znaczy ostrzykujemy okolice mięśnia żwacza botoksem. I to powoduje, że te mięśnie są mniej napięte i rzeczywiście wtedy nawet rysy twarzy łagodnieją.
bo przy takim zgrzytaniu, jeszcze taką cechą charakterystyczną, przy długotrwałym zgrzytaniu jest nawet zmiana rysów twarzy, tak zwana twarz kwadratowa albo przerost na przykład jednej części twarzy. Także jeżeli wyeliminujemy zgrzytanie na jakąkolwiek metodą, tutaj mówimy właśnie o tym botoksie, to jest również dla naszych rysów twarzy też bardzo korzystne. No należy pamiętać, że na przykład botoks działa krótko. Musimy ten zabieg powtarzać co 6-8 miesięcy. No nie jest to też metoda tania, bo jak zrobimy sobie szynę relaksacyjną, no to jest to koszt mniej więcej jednego zabiegu z botoksu, no i szynę nosimy kilka lat. No natomiast nosimy, tak, w momencie, jeżeli mamy ostrzyknięte żwacze botoksem, no to nie musimy zakładać nic na nos, jest to większy komfort. Troszeczkę może jest tak, że jeżeli przez jakiś czas, czy nosimy te szyny relaksacyjne, czy te zabiegi stosujemy z botoksu, to idzie jakiś impuls do mózgu, że jesteśmy już przede wszystkim świadomi, że coś jest nie tak. I nawet po tym momencie, jeżeli tą szynę wyjmiemy, to troszeczkę to zaciskanie jest mniejsze. No ale generalnie moi pacjenci, którzy już mają te szyny, to właściwie mają te szyny na stałe, niemalże, tak? Bo jest to jakaś konstrukcja psychiczna człowieka, tak? No co może jeszcze pomóc przy botoksie? No jakiś relaks przed snem, masaż mięśni, żwaczy. No sama świadomość tego, że już wiemy, że mamy problem, jakiś bardziej higieniczny tryb życia. No oczywiście wszelkie używki, nadmiar kofeiny sprzyja zaciskaniu, papierosy, no już nie mówię o narkotykach czy jakichś innych psycholeptykach, ale generalnie higieniczny tryb życia jest to właściwie w obecnych czasach choroba niemalże społeczna, bo ponad 50% społeczeństwa jest dotkniętych w jakimś stopniu tym bruksizmem. Powiedziała pani doktor, że ludzie chorzy na bruksizm zaciskają zęby zarówno w nocy, zgrzytają zębami, jak i w dzień. A jaka jest profilaktyka wobec tego, jakie jest działanie, żeby w dzień nie zaciskać szczęk? To jest świadomość tego, że zaciskamy, tak? Łapiemy się już na tym, jeżeli wiemy, że w pewnym momencie czujemy, że to napięcie jest tutaj bardzo duże w okolicy mięśni żwaczy. Jeżeli pracujemy przed na przykład komputerem, no to możemy nawet w ciągu dnia taką szynę założyć. No gorzej jak mamy pracę taką, że mówimy, no ale podczas mówienia raczej tak trudno nam jest zaciskać, raczej to robimy w skupieniu, jeżeli nad czymś mocno tam pracujemy czy myślimy, ale wówczas nawet w dzień można taką szynę też używać, a przede wszystkim troszkę zdawać sobie sprawę i starać się kontrolować co jakiś czas, zrobić sobie taki masaż, tak jak w pracy kiedyś były takie ćwiczenia, tak? Rozluźniające, tak samo pomasujmy sobie żwacze i to na pewno nam troszkę pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję.